Dzień dobry, cześć. Dziś moim gościem jest Madeusz, Mateusz, Mateusz Adamczyk, wiesz, tak złączyłam twoje nazwisko i imię Mateusz. Ładne, bo tam jestem Madness jakieś. A, ale nie, nie kojarzę cię z Madnessem. Mam nadzieję jednak. Mateusz jest doktorantem na Wydziale Polonistyki UW, youtuberem i autorem poniedziałkowej poradni językowej, którą możecie śledzić na Instagramie. Czy czujesz się językoznawcą? Ja jestem przywiązany do tego tradycyjnego myślenia o językoznawcach i językoznawczyniach, czyli dopiero po doktoracie, chociaż wiem, że są osoby, które się tak nazywają i tutaj nie ma żadnych formalnych przeszkód. Kiedy Ale się ja bronisz? Następne pytanie, jakie tam masz? Nie ma pytania, jest czołówka. Mateusz, będziemy rozmawiać o feminatywach. Zaprosiłam Cię, ponieważ po pierwsze wiem, że się zajmowałeś zawodowo, w sensie na studiach swoich feminatywami. To jest bliski Ci temat. A ja poczułam, że potrzebuję Twojej pomocy. Powiedz mi, co zrobić, żebyśmy się przestali o te feminatywy kłócić? No to ja odpowiem teraz, nie wiem. Oraz druga odpowiedź humanistyczna To zależy i możemy kończyć odcinek. Tak, psycholog, jak prawdziwy psycholog odpowiedziałeś teraz tak, to, to zależy. zależy. Nie, wiesz co, tak mówiąc serio, zastanawiam się nad tym ostatnio bardzo mocno i wiem, czego nie należy robić. Ja wiem, że to jest łatwiejsze wskazywać. Negować pewne rozwiązania i nie proponować niczego w zamian, więc staram się jakoś proponować coś w zamian. Mam nawet taki z tyłu głowy projekt, którym który zamierzam uruchomić niedługo. Natomiast yy, wydaje mi się, że współcześnie problem polega na tym, że obie strony tego konfliktu nie zmierzają do porozumienia. I to z różnych względów. Pewnie dlatego też, że to się jakoś opłaca no bo utrzymywanie emocji w internecie, bo mówimy na razie o przestrzeni internetowej się opłaca, zwyczajnie, jest lajkogenne. Tak bym powiedział, ale zapominamy o takiej podstawowej rzeczy, że nadrzędną zasadą komunikacji jest zasada współpracy. Więc jeżeli tego nie weźmiemy pod uwagę, no to możemy no, właściwie się pożegnać, bo przekonywanie się wzajemne tak za pomocą argumentów bardziej albo mniej trafionych, bardziej albo mniej uzasadnionych, no jest nie, nie, nie skutkuje niczym dobrym. I widzimy to. To trwa ponad 120 lat. I tak naprawdę, kiedy zaglądamy do. Zapisów dyskusji sprzed 120 lat, to okazuje się, że te, ta dyskusja wygląda bardzo podobnie. Tylko przeniosła się do internetu, wtedy była raczej prasowa niż internetowa, z oczywistych względów. No właśnie, to może teraz yy, przejdźmy do tej dyskusji internetowej, bo po pierwsze, yy, jakiś czas temu Google opublikował podcast z moim gościnnym udziałem i na fanpage'u swoim użył określenia gościni, mhm. kiedy mnie przedstawiał. No, i tam pojawiły się różne komentarze, które dotyczyły nieszczęsnej gościni. Mhm. Ja starałam się wszystkim na spokojnie tłumaczyć, odpowiadać, ale nie ukrywam, że czasami już mi brakuje sił i tylko Bóg jeden raczy wiedzieć, ile energii mhm. to mnie kosztuje. To po pierwsze. Po drugie, już chyba też pod tym postem pojawił się taki komentarz pani, którą ostatecznie zbanowałam: gościni Żyk i Ochyta. Żyk i Ochyda. Mm. Więc uznam serio, ale cały czas mam w głowie taki artykuł, e, który pojawił się w Wysokich Obcasach m, pod tytułem Mam 58 blizny po samookaleczeniach. Janina mm. Bąk szczerze o chorobie dwupiekunowej. I w lidzie Janina została nazwana naukowczynią. Mm. I w komentarzach rozegrało się piekło. Ja Ci teraz te komentarze trzy takie mm -hmm. y, straszne przeczytam. Naukowczyni, po co psuć tak dobry tekst z taką głupotą? Też bym się pociął, gdybym został naukowczynią albo marynarką, I, i to jest takie naprawdę uderzające. No, tak, udało się pani wypisać z grona naukowców, ale jak tu się wypisać z gatunku człowiek? I nie ukrywam, że kiedy czytam tak Aha. ważny i potrzebny społecznie tekst, Aha. i widzę, że w komentarzach ciężar jest położony na dyskusję, nawet nie dyskusję, tylko na taki atak na naukowczynię, to, to mnie to przeraża. Wiesz, co z tych trzech komentarzy, gdybym miał na którykolwiek odpowiedzieć, bo one wszystkie trzy mają tę jedną cechę, że są antykomunikacyjne, to znaczy, no, nie zakładają współpracy. Prawda? To jest tylko po to, żeby wylać z siebie jakąś frustrację, jakieś podejście do języka, do drugiej osoby w konsekwencji, ale ten trzeci komentarz jest tyle ciekawy, że zobacz, że mamy, yy, przepraszam, tak i zaglądam te notatki, ale udało się pani wypisać z grona naukowców. I rzeczywiście jest tak, że. Gdyby spojrzeć na to językowo, to tworzenie nowej kategorii dla nas już nie nowej, ale kiedyś nowej, nazw żeńskich jest mechanizmem wyłączającym z ogółu. No bo jeżeli tworzymy nową kategorię i nazywamy tak w tym przypadku osoby, no to wskazujemy na coś, co różni te osoby od tej ogólnej kategorii nazywaną dotychczas formami męskimi. I to między innymi powodowało, że przed wojną kobiety nie chciały feminatywów. Nie wszystkie, oczywiście generalizuję, bo my mamy jakieś ślady tej dyskusji, nie mamy dostępu do całej dyskusji, więc mówienie, że feminatywny raj albo nie było, oba te stanowiska są tak samo fałszywe. Natomiast było tak i, i w, pamiętam taki fragment w poradniku językowym, Zawiliński pisał, że jedynym powodem dla którego kobieta nie chce się tam podpisywać doktorka jest brak cywilnej odwagi przyznania się do tego, że jest kobietą i podszywanie się pod płaszcz męski. No i teraz zobacz dlaczego tak było. A no dlatego, że kobiety się szybko połapały, że wypchnięto jej do worka kobiet uprawiających jakiś zawód. A kiedy spojrzymy na sytuację społeczną tamtych czasów, to jest początek emancypacji. No to przecież i do dzisiaj jest tak, że kobiety nie mają równych praw y, z mężczyznami. W związku z tym, jeżeli szedłem do doktorki, to wiedziałem: Aha, kobieta, pewnie wykonuje to gorzej, to ja nie chcę iść do kobiety, bo ona nie zna się tak dobrze jak facet. W związku z tym kobiety na szyldach, na wizytówkach, na, na, w dokumentach podpisywały się właśnie tytułem doktor i różnymi in, innymi tytułami męskimi, żeby właśnie nie Pozbawiać się tego przywileju korzystania, ledwo co uzyskanego przywileju, uprawiania danego zawodu. Więc mówienie o tym, że te kobiety bardzo chciały przed wojną tych feminatywów, no nie jest prawdą, niestety. Zaraz do tego dojdziemy, ale przypomniało mi się, że. Y jeszcze niedawno była mowa o tym, że kobiety ekspertki nie są tak eksperckie mhm. jak mężczyźni eksperci. Mhm. I zresztą mam wrażenie, że to samo dzieje się tutaj teraz, kiedy rozmawiamy o feminatywach. Dlatego też cię poprosiłam o pomoc, bo wydaje mi się, że kiedy ja mówię o feminatywach, no to odbiór jest taki: baba mówi o feminatywach, wiadomo, dwaliło, feminizm uderzył za mocno, tam niech pojęczy, niech pojęczy i, i będzie to nasz, nasz spokój. Ale kiedy mężczyzna mówi o feminatywach, no to może coś jednak jest na rzeczy, bo on jest z tej drugiej grupy, tak. która jest bardziej obiektywna. To prawda. Chociaż u, upowiedzenie bardziej obiektywne jest bez sensu. Która jest obiektywna? No właśnie, to znaczy jest, mm, przypisuje się jakiś obiektywizm. Mhm. To, na to zwróciła uwagę całkiem niedawno profesor Magdalena Środa w jednym z postów na Facebooku, właśnie mówiąc o tym, że aha, teraz mamy dyskusję taką poważniejszą na temat feminatywów, bo mówią o tym mężczyźni. I no, jest to prawda, to znaczy, przywilej ym, rozporządzania światem w świecie męskocentrycznym przynależy mężczyznom. Yy, I jeżeli się co do tego nie zgodzimy, to nawet nie ma sensu rozmawiać o komunikacji inkluzywnej, no bo komunikacja inkluzywna, jej celem jest to, żeby wyrównać te nierówności, ale to musimy się zgodzić co do tego, że są jakieś nierówności. Jeżeli tego nie zrobimy, no to wtedy nie mamy o czym właściwie rozmawiać. Ja też nie chcę powiedzieć, że yy, jest takie pojęcie, które yy, funkcjonuje tak właściwie już neutralnie i to mnie boli, toksyczna męskość. No męskość nie zawsze jest toksyczna, prawda? Więc używanie tego typu sformułowań jako neutralnych i nazywaniem tak yy, rzeczywistości jest etykietowaniem, która, która już ustawia pewną relację. Czyli aha, męskość jest toksyczna, zagraża mi, w związku z tym muszę jakoś z tą, z tą męskością sobie poradzić, jakoś przeciwdziałać tej męskości. To nie jest niczyją winą, że się urodził białym, heteroseksualnym, cis płciowym mężczyzną, i jeszcze podobno badania pokazują, że powyżej metra 80, to wtedy ma się największe przywileje w tym kraju, czy w, na tym świecie w ogóle, nie tylko w tym kraju, czy właściwie w świecie zachodu, tak powiedzmy. W związku z tym, to nie jest niczyja wina. Jeżeli wyłączymy kategorię winy, to będzie nam łatwiej rozmawiać o przywilejach, o rzeczy, które wynikają z przywilejów, i o tym, jak wzajemnie siebie obdarować, tak? Żeby je wyrównać. Bo mm, przywilej oczywiście, że jest korzystny dla osoby, która posiada taki przywilej, tylko że on też coś jej odbiera. Na przykład w komunikacji je odbiera i my to czujemy. Po zobacz, że najlepszą formą komunikacji jest komunikacja, kiedy jesteśmy jak równa z równą albo równy z równym, prawda? A każdy przywilej, po której ze stron, zaburza równowagę komunikacyjną. Ten kontakt nie jest taki dobry, nie jest taki pełny, nie jest taki sycący po prostu. I to się dzieje bardzo często w pracy, wtedy tam jest uzasadnione, no bo po to jest hierarchiczność, żeby jakoś zarządzać też firmą, uniwersytetem, korporacją i tak dalej. Natomiast w, w takich sytuacjach codzienności ta hierarchiczność nie jest nam za bardzo potrzebna. Ona wynika z kodu kulturowego. Starsi mogą więcej, młodzi się nie znają, kobiety się nie znają, mężczyźni za to są, prawda, rozumem chodzącym, więc na pewno nam powiedzą, na czym świat polega. Zresztą zobacz, że z tego też przywileju się często korzysta często nie wiem czy często tak powiedziałem bo może moja bańka tak w głowie funkcjonuje natomiast kiedyś ktoś mi podesłał taki komentarz w którym padło zdanie jak możesz nazywać się feministką jeżeli nie używasz feminatywów mhm. i to zdanie wygłosił mężczyzna mhm. więc po pierwsze myślę sobie że to zachowanie nie używanie feminatywów przez kobietę może być jakoś ocenione jako niefeministyczne chociaż ja bym tutaj polemizował ale nie można komuś odmówić postawy feministycznej i poglądów feministycznych tylko dlatego, że ktoś nie używa feminatywów. A jeszcze jak to mówi mężczyzna, to jest czysty mansplaining. I, i ten komentarz w ogóle miał mnóstwo lajków, tam się po prostu działo, tak, to tutaj super, brawa, brawa. Ale ja sobie myślę, że no, to nie jest dobry sposób rozmawiania o języku inkluzywnym i o feminatywach też. Ale jest widoczny i taki ostry, taki na ostrzu noża mhm. postawiony. A my, ja mam wrażenie, że kiedy ja mówię o feminatywach i kiedy ty mówisz o feminatywach, to my jesteśmy tacy rozmyci w tym. Ja jestem dłaty, ty jesteś dły, dlatego że co my mówimy? Jak chcesz to mówisz. Jak nie chcesz, nie mówisz. Dlaczego my po prostu nie możemy się spotkać, powiedzieć: Ty to widzisz tak, ja to widzę inaczej, piątka, piątka, każdy idzie w swoją stronę? Ja zachęcam do takiej postawy, bo w przypadku feminatywów mamy dowolność. Mhm. Nikt nie może niczego tutaj narzucić. Są feministki, które nie będą używać feminatywów, i to nie znaczy, że one nie są feministkami. Ja to tak widzę. Tylko że ten przekaz jest mniej sexy. No tak, no bo sama doskonale o tym wiesz, że inba się sprzedaje, że emocje się sprzedają, że podobno taką emocją, która najlepiej się rozchodzi w internecie, jest oburzenie. I to jest ciekawe, wiesz dlaczego? Dlatego, że oburzenie to jest złość, jakaś forma agresji, ale też takie intelektualne uniesienie, okay. pewnego takiego protekcjonalnego spojrzenia na rzeczywistość. Ja się oburzam, że tak jest. No i też wtedy ludzie chętniej dołączają do oburzenia, no bo też chcą. Uczestniczyć, Poczuć się oburzeni. Oburzeni in, intelektualnie i tak dalej, i tak dalej. I w porządku, w tym to też jest potrzebne. Oburzenie jest potrzebne, ale nie oburzajmy się na wszystko, bo, bo za tym oburzeniem, jeżeli nic nie stoi, to znaczy ja się mogę oburzyć, obruszyć, zezłościć, wkurzyć i tak dalej. No to jeżeli za tym nie stoi nic innego, to na tym się skończy. Na tym się właśnie skończy to, że to zostanie ileś tam lajków. I przepadnie w niebyt do momentu powtórzenia tego komunikatu, ale on nie będzie jakkolwiek funkcjonował w przestrzeni społecznej. I ta, ta mdłość, o której powiedziałaś, ona jest ciekawa, bo no bo właśnie jest tak, że chyba tę miękkość czasami utożsamiamy ze słabością. Mhm. Y I ja też rozumiem, że mm, niektórym osobom potrzebna jest siła, silne wsparcie, bo same nie odnajdują tego w sobie i, i ja się w ogóle temu nie dziwię. Znaczy w tej no, kulturze. ale ja się czuję słaba. Ja się Na czuję przykład. od jakiegoś czasu bardzo słaba, hmm. kiedy mówię o tego typu językowych rzeczach, bo wszystko stało się dla mnie takie niezerojedynkowe, tylko ma hmm. tak dużo odcieni szarości i właśnie przez to czuję się taka mdła i nie mam tej siły przebicia, ale jak sobie myślę, że. Teraz Wajcha się przechyliła w tę stronę, a za chwilę być może będziemy hmm. szukać takiego zrozumienia i otwartości i yy, normalności. Może, ja może coś... Ty się czujesz słaba, ja bym powiedział, że się czuję bezradny trochę. Hmm. Żebym chciał, ale odbiera mi to sprawczość. To znaczy, Bardzo szybko, kiedy już nawet mam w głowie jakiś post albo jakąś rolkę, albo cokolwiek, co chcę opublikować jak, jako moje zdanie na temat na przykład feminatywów, to bardzo szybko ta moja energia sprawcza... Siada, bo mam takie wrażenie, że nie przebije się mhm. y, ani w jedną, ani w drugą stronę. I no, to jest dla mnie taki sygnał tego, że ch, właśnie, no, nie wiem, co powiem. No, ale ja też nie, ale i, dlatego zaprosiłam Cię, żeby może te dwa nasze głosy jakoś tak wspólnie się nałożyły na siebie i wybrzmiały bardziej, mm, żeby właśnie ludzie zrozumieli, że my. Szanujemy obie grupy. W sensie ja nikomu nie jestem w stanie powiedzieć, że w kontekście feminatywów Ty masz złe zdanie albo niepoprawne, bo ok, rozumiem też, że komuś te formy mogą nie odpowiadać. Z drugiej strony ja używam feminatywów mhm. i chciałabym, żeby ta druga strona też się wykazała podobnym zrozumieniem. Są też te badania mówiące o tym, że kiedy jest ogłoszenie w sprawie pracy mhm. i tam szuka się redaktora, no to kobiety rzadziej mhm. e, odpowiadają na takie ogłoszenia, więc chcę o tym mówić, chcę pokazywać właśnie te aspekty, żeby może druga strona je przyjęła i Otworzyła się na feminatywy. No ale to wszystko jest takie mięciutkie, głaskanie się, zrozumienie. No, ale dobra, idźmy dalej. Bo na przykład często pojawiają się argumenty ośmieszające feminatywy. I to są na przykład um, słowa mówiące, zdania mówiące o tym, że niedługo zaczniemy mówić człowieczka, albo na przykład mężczyzna nie życzy sobie, żeby mówić o nim osoba, bo osoba ma rodzaj żeński. I to jest takie sprowadzanie feminatywów do absurdu. Jak ty z tym dyskutujesz? Sprowadzanie całego skomplikowanego zjawiska do jednych takich pojedynczych przykładów. Znaczy, ja nie widzę żadnego problemu z tym, żeby mówić człowieczka. Znaczy, naprawdę, serio, to znaczy z punktu widzenia języka, co tutaj nam stoi na przeszkodzie. No, jakiś, ktoś by powiedział, że są pewne kryteria, którymi się ocenia innowacje językowe, bo to byłaby innowacja. No ale na dobrą sprawę. Hmm, w języku funkcjonuje to, co dla nas jest y, dobre, potrzebne, użyteczne. użyteczne. Mhm. Więc y, oczywiście z różnymi odchyleniami wiadomo, ale przyjmijmy, że, że to tak mniej więcej działa. Natomiast y, no, tutaj nie widzę niczego takiego. No i Rozumiem też, że mężczyźni mogą nie chcieć y, naz być nazywanymi osobami Dziwi Ale mężczyzna ma A na końcu. No właśnie to ja wiesz, jak to <grym> lubię w Polszczyźnie, że ona trochę daje taki pstryczek y, właśnie tej męskocentryczności w języku także. I ona się przejawia na wielu różnych poziomach, że mężczyzna ma zakończenie jak typowe dla rzeczowników rodzaju żeńskiego i nawet się tak odmienia. Okay. E, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. E, fajne to jest. I powiem Ci, że kiedy mówię o tym na różnego rodzaju szkoleniach, to śmieje się cała sala. Uh -huh. Nie tylko kobiety, uh -huh. także mężczyźni, bo widzą. To trochę rozmiękcza. Humor, humor rozmiękcza. Uh -huh. Może właśnie to jest jakiś sposób na to, uh -huh. żeby to trochę... Ma, bo humor przecież. daje dystans. Uh -huh. Ale z drugiej strony, zobacz, jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Ale spłyca temat. Spłyca, ale też humor może być wykluczający. To znaczy, mm. wiemy o tym, że kpina, żart, wyśmiewanie jest wykluczające. I zobacz, że tutaj znowu, ani nasza bańka, ja trochę ci tak włączam okay. do tej bańki, no bo po powiedziałaś, używam feminatywów. Ja też używam okay. feminatywów. Nie wszystkich i to nie dlatego, że nie lubię, ale kiedy myślę sobie, jak posługuję się językiem automatycznie, to niektóre mi łatwiej przychodzą, a niektóre trudniej. Ale jakoś tak czuję w sobie, że to postępuje, i, okay. i coraz mniej jest takich, które z automatu nie pojawią się na moich ustach. Natomiast, ym, jeżeli chodzi o to wyśmiewanie, to zobacz, że po obu stronach jest bardzo podobna sytuacja. Bo z jednej strony, to już znamy od wielu, wielu, wielu lat, jak to brzmi, he, he tam psycholożka, na końcu taka loszka, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony jest wyśmiewanie tej naszej bańki i mówienie o tym, że, a to idźcie sobie do logopedy, jak wam y, chirurczkę trudno wymówić. Albo, y, no, formy pani dyrektor? Przecież to są jakieś protezy językowe. No, to jest śmiech wykluczający. Tak samo jak ten, który śmieje się z feminatywów. I ja wiem, że ten śmiech y, podoba się danej grupie, która ma określone zdanie, takie samo zdanie jak osoba, która się śmieje, no tylko że jeżeli, no właśnie, na czym nam zależy? Bo jeżeli nam zależy na tym, żeby głaskać własną bańkę, to sobie tak róbmy, nie ma problemu. Znaczy, nie ma problemu. Jest problem, bo jest problem społeczny. Tak. Ale jeżeli mamy cokolwiek osiągnąć społecznego, to zrezygnujmy z tego, to jest naprawdę wrażliwa materia. Pożartujmy sobie w innych przestrzeniach, i jest bardzo dużo wspólnych przestrzeni. Śmiejmy się wspólnie, a nie wykluczająco. To by był chyba taki mój um, tak. postulat. Tak. Śmiejmy się wspólnie, a nie wykluczająco, i zacznijmy się pięknie różnić. Ja też pamiętam. Um, bo to jest też tak, tak jak ty powiedziałeś, czasami jakiś fem, feminatyw mi wejdzie, a czasami mm -hmm. jednak nie. I na przykład, kiedy miałam live z Kamilą Kalinczak, to mm -hmm. powiedziałam, że czekamy na mojego gościa. Mm -hmm. I zaraz dostałam komentarz mm -hmm. e na gościnie. Hej, nie? gdzie tak. feminatywy? Wow, wow, co tu się wydarzyło? I poczułam się taka zaatakowana, bo przecież na przykład ostatnio użyłam feminatywu świadkini. O, to ładne, piękne jest, ładne. I, mhm. i, i też y, mhm. kiedyś tak mówiono y, więc y, uznałam, że naprawdę się staram i naprawdę jestem otwarta na te mhm. formy, ale czasem jakiś gość mi wskoczy czasami jeszcze mhm. y, coś tak y, szybko, jakiś schemat mi wskoczy i miałabym taki apel żebyśmy też nie y, atakowali, nie szukali takich momentów, żeby wsadzić sobie też szpilkę, mhm. a nie jesteś wystarczającą feministką, bo powiedziałaś gość na mhm. Kamilę co to ma w ogóle być? Wstydź się. Tak, bo jeżeli to jest wątpliwość jakaś yy, wyrażona pytaniem, na przykład jakimś komentarzem, takim właśnie miękkim stylu, to w porządku. Rozmawiajmy, ktoś może się zdziwić. A dlaczego tutaj wybrałaś taką no. formę? Bo mnie na przykład to interesuje w tym kontekście. Ale właśnie mówienie ci, a tutaj, a, a grzech, 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 rozliczanie się wzajemne, czy rozliczanie się jest formą przemocy? Jakim prawem ktokolwiek ma rozliczać mnie z mojego języka? No, nie, no są sytuacje, powiedzmy, jestem na uniwersytecie, prowadzę zajęcia z kultury języka polskiego. Osoby, które są na tych zajęciach, przyszły tam z własnej woli, wybrały ten kierunek studiów, chcą się czegoś nauczyć o normie językowej obowiązującej współcześnie, to wtedy mam prawo poprawiać takie osoby, bo no, jest jakaś obopólna zgoda. Co do tego, prawda? Jestem, żeby się nauczyć, więc mu jakoś muszę być poprawiany, poprawiana. Tak, żeby się nauczyć. Ale na przykład teraz w naszej rozmowie, dlaczego ty miałabyś mnie poprawiać, a ja ciebie? To jest antykomunikacyjne, ja bym sobie wstał i wyszedł. Ja też, bo powiedziałam, wiesz co, Mateusz, daję tak, mu spokój, no. bo, bo hamstwa takiego nie znies. <laughs> <laughs> Mateusz, zadałam ci dwa pytania z 15 przygotowanych, a rozmawiałam już prawie pół godziny. Ale dobrze, ale dobrze. E, następny koronny argument strony. E, przeciwników feminatywów. Mm -hmm. To jest nowomowa. I już o tym A. wspomniałeś, że, mm -hmm. że ta dyskusja toczy się od y, tam ponad 100 lat. Powiedz mi dokładnie, jak to z tym było. Czy feminatywy były takie popularne przed wojną czy, czy średnio? Dobra, to zacznijmy od tego od tej nowomowy, bo to jest taki argument, z którym ja często w ogóle nie dyskutuję. Jeżeli już, to zmieniam kategorię, bo nowomowa jest czymś konkretnym, jest językiem państwa totalitarnego. Więc, jeżeli ktoś częstuje mnie takim argumentem, no to ja nie jestem zainteresowany rozmową o ten temat, dlatego że ja nie czuję, żeby to był język państwa totalitarnego. W związku z tym możemy zadać sobie pytanie o to, czy feminatywy mają jakąś tradycję dłuższą, krótszą, czy to jest właśnie wymysł, to bym jeszcze przyjął, wartościuję, ale okej, okay, niech będzie. No i teraz, jeżeli, znowu, trzeba podzielić ten argument na dwa podargumenty. Popularność nie jest równoznaczna z tradycją, bo to, że feminatywy występują w naszym języku od zawsze, nie jest żadną tajemnicą, dlatego, że występowały już w języku prasłowiańskim, a polszczyzna pochodzi z prasłowiańszczyzny. W związku z tym, to nie jest nic nowego dla naszego języka, ale społeczne traktowanie feminatywów bywało różne. I na przykład już zacząłem tutaj trochę mówić o tym czasie przedwojennym. Myśmy z Wojtkiem Szotem napisali taki artykuł do wyborczej niedawno na temat tak zwanego przedwojennego feminatywnego raju. O tym bardzo dawno już wspominał profesor Łaziński. Zresztą on jest autorem tej, te, tego, nie wiem, tej nazwy Feminatywny Raj, bo on kiedyś powiedział właśnie, że i zobacz, to już było wiele lat temu, bo to chyba było w polityce w 2012 roku w wywiadzie mm -hmm. z nim. A wtedy nikogo to nie obchodziło chyba? Już trochę obchodziło, ale to było takimi to... falami. Mm -hmm. Tak. Natomiast on tam właśnie użył tego, że z jednej strony mamy taką grupę, która... feminatywny raj, a druga grupa nie było wcale. Czyli no te podziały takie zero-jedynkowe to nic nowego oczywiście w tej dyskusji. Natomiast czy były popularne? Wiesz co, ja sobie myślę o tym, że no nie mogły być siłą rzeczy popularne, bo to było tak, że Kontekst społeczny to uzasadniał. Jak czyta się fragmenty na przykład wypowiedzi Wielerzyńskiej, ona była taką naprawdę jedną z najważniejszych intelektualistek tamtych czasów, poliglotka, naukowczyni, w ogóle niesamowite te teksty pisała, to ona no, mówiła nie. o tym, mhm. że dopóki nasze ucho się z tym nie oswoi, mhm. to feminatywy, wtedy jeszcze nie było tego pojęcia, były formy żeńskie albo kobiece, no, będą miały dużo przeciwników i przeciwniczy. Ale o, o czy jej kobiecie. działalność też nie jest dowodem na to, że jednak toczyła się do dyskusja i tak. to nie było takie... Ale zobacz, że właśnie Wynkowcy to jest wersji. ciekawe, że bardzo często jako argument za tym, że to było bardzo popularne, przywołuje się wypowiedzi na łamach czasopism językoznawczych normatywistek i normatywistów, czyli którzy mówili, zresztą nie tylko, w ogóle środowiska językoznawczego, którzy mówili to nie jest nic przeciwko językowi, systemowe i tak dalej i tak dalej. Ale jeżeli była potrzeba mówienia i tłumaczenia takich rzeczy, to znaczy, że oczywiste było, że to nie było powszechne, bo nie tłumaczy się powszechnych rzeczy. Po co mieliby to robić? Dyskusja. Po co byłyby te wszystkie listy, czy to ma być doktorka, czy jakaś inna forma, czy szpieszka mhm. y, i tak dalej, i tak dalej? Gdyby to było naturalne, gdyby to było tak powszechne, nie byłoby pytań. To jest wszystko bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja natknęłam się na taki artykuł Kamila Janickiego pod tytułem Żeńskie końcówki feminatywy w drugiej RP. Używano ich w Polsce już 100 lat temu i nie wzbudzały kontrowersji. Link wkleję oczywiście w opisie. Kamil Janicki jest historykiem. Mhm. Ta strona też była poświęcona historii. I właśnie w tym swoim artykule autor udowadnia, że na początku XX wieku używaliśmy form takich mhm. jak doktorka, pilotka, profesorka, prawniczka, powstanka, magistra. Mhm. Zgadzasz się z tym? Były te formy, pojawiały mhm. się, tak. Mamy na przykład takie ogłoszenie z 1939 roku. Mhm. Apteka w Modrzejowie koło Sosnowca przyjmie od 15 lipca magistra lub magistrę mhm. na stałą posadę. Warunki do omówienia listownie. Mhm. Z kolei ty w artykule, dla, który ukazał się wyborczej, napisałeś, że feminatywy nie były jedynym i powszechnym sposobem mówienia o kobietach w przedwojennej Polsce i że popularność feminatywów przed drugą wojną światową to mit. O czym przed chwilą wspomniałeś. Czy może nie powinno być tak, że historycy mhm. i poloniści, doktorzy mhm. z polonistyki, zbiorą się przekopią te wszystkie teksty i dojdą do jakichś wspólnych wniosków. Bo troszeczkę Kamil doszedł do innych wniosków niż Ty doszedłeś. To znaczy, no, to problem polega nie na tym, że my nie możemy ze sobą współpracować, tylko na tym, że no, przekopią te wszystkie teksty. Jakie teksty? Znaczy jest ich Ogłoszenia, mało, anonsy. Ale wiesz, tego jest mało. Mhm. Więc gdybyśmy mieli jakiś ogromny korpus tekstów, to w porządku, to można to zrobić, i wtedy rzeczywiście otrzymamy taki pełniejszy obraz sytuacji językowo-komunikacyjnej przed wojną. Natomiast, wiesz, wydaje mi się też, że po pierwsze, jeżeli coś się... Bo widzimy te kolaże w internecie, prawda? Takich wycinków tak. różnych i one są tak ładnie połączone. Mi się zresztą to bardzo podoba. Wiem, swego czasu to na, chyba nawet na tapecie. Yy, bo, bo ładnie zrobione. Mhm. Natomiast, yy, no wiesz co, no, jak się wyciągnie pojedyncze przykłady i połączy w ten duży kolarz, to daje wrażenie powszechności. Ale kiedy odniesie się to do dużej próbki tekstu, to frekwencja występowania feminatywów wcale nie była taka wysoka. I te dyskusje, że nie budziły żadnych kontrowersji, budziły. I, i, i wiemy, już dotarliśmy do takich tekstów, w których to, no, choćby to podszywanie się pod płaszcz męski, choćby to, że w poradniku, nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale poradnik się uskarżał na to, że któraś z kobiet napisała sobie na drzwiach gabinetu doktor... Yy, chyba psychiatra, ale teraz już nie pamiętam dokładnie, zamiast doktorka. Mhm. Więc panowało jakieś oburzenie językoznawcze na to, że zamiast korzystać z tej formy, kobieta zdecydowała się jednak na użycie formy gramatycznie męskiej. W związku z tym jednak jakoś to, to społeczeństwo poruszało. Był taki w ogóle manifest, co ciekawe, żeby jednak i to jest ciekawe rozwiązanie, żeby używać form, i to kobiety. Taki manifest wystosowały, żeby używać form gramatycznie męskich do obu płci. I teraz to jest to, o czym powiedziałem na początku, kiedy wspominałem o tym zarzucie, nie używasz feminatywów, nie możesz być feministką, i ja wtedy powiedziałem, że ja bym polemizował z tym argumentem, czy to jest feministyczne, czy nie. Po sobie myślę tak. No dobrze. A czy takim postulatem feministycznym nie jest to, żeby odpłciowić formy gramatycznie męskie i zostawić jedną nazwę. Po prostu. Ja wiem, że to może być też żeńska. Okej, okay, nie ma problemu. No tutaj mamy akurat takie językowe, nie wiem czy przeszkody, ale jest większy opór, no bo stoi za tym jednak wielowiekowa historia męskocentryczności. Natomiast, czy to nie jest postulat równościowy, także feministyczny? Wydaje mi się, że jest. I to jest kolejny mit, który bardzo często funkcjonuje, żeby wzmocnić mit feminatywnego raju przedwojennego, czyli ten potworny PRL. Bo mówi się, że PRL zabił feminatywy, że przyjechał, że walec przyjechał i wyrównał, prawda? Tak. To też nie jest do końca prawda. Mm, dlatego, że znowu jesteśmy mdły jak jasna cholera. Przecież lepiej by było <śmiech> PRL. Musicie <laughs> sobie podzielić się ten odcinek na co najmniej trzy części i zdrzemnąć się pomiędzy tymi częściami chyba. No, co tam było w tym PRL-u? No, mów, mów. No, wiesz co, był postulat właśnie równościowy. Wykonanie było średnie, ale taki, że, że właśnie w, jeżeli płeć nie ma mieć znaczenia przy zatrudnianiu, funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym itd., to w związku z tym nie ma znaczenia nie należy płci wyróżniać samą nazwą. Jeżeli nie ma znaczenia. I tak mówiły też feministki. I tak mówiły w sensie. też feministki. I tak mówił, nie wiem, Doroszewski. On pisał o tym, że jeżeli kobieta sprawuje taką samą funkcję ministra jak mężczyzna, to po co to wyróżniać nazwą? I to był ładny postulat, wykonanie średnie. Natomiast to nie można powiedzieć tak, bo to jest znowu taki jakiś argument nieuzasadniony, który ma uderzać w tych antyfeminatywnych jakichś tam właśnie, nie wiem, przeciwników tych feminatywów, że nowy to jesteś jak za komuny, jak za PRL-u, prawda? No, nie używasz tak. feminatywów, jesteś komunistą. Tak, no ja się spotkałem wielokrotnie z takimi, z takimi zdaniami. Tak, naprawdę. No, wróć się do PRL-u, tam jest twoje miejsce. Tam by ci było dobrze. A wiemy przecież, że w tym kraju walenie w PRL jest... Tak łatwe, że już nie wiem, czy, czy w coś można historycznie łatwiej uderzać. W zaborców chyba tylko. Chociaż czasami po prostu się to zrównuje. W związku z tym, no widzisz, to do niczego nie prowadzi. Mnie to frustruje. Jest jeszcze ta kwestia, że dawniej końcówki żeńskie nazwisk świadczyły o przynależności do mężczyzny. Mhm. Mikułowa to była żona Mikuły, Mikulanka córka Mikuły. I to mhm. się też mogło tak kojarzyć, że te końcówki żeńskie to czasami wcale nie takie mhm. feministyczne. No właśnie. I to też była dyskusja przedwojenna na łamach gazet. Zresztą grubo przedwojenna, bo to jeszcze y, znalazłem jakiś fragment, a tu Wojtek akurat znalazł shot, fragment y, y, z 1890 któregoś roku w którym była już mowa o tym, że może nazywajmy kobiety używając męskich form nazwisk bez właśnie tych przyrostków owa, ina, ina i tak dalej. No i on się oburzał, że jak to, żadnej zdrowej polskiej głowie to, 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 to nie może przyjść taki pomysł, że to jest chore, że, że to jest piękna polska tradycja i zostawmy ją. I tutaj wśród kobiet też panowało takie, taka niezgoda, jakaś rozdwojenie, bo jedne kobiety mówiły no dobrze, ale to jest forma żeńska. My się upominamy o osobne, odrębne formy żeńskie. Tylko zróbmy z nich nieprzynależnościowe formy, tylko formy świadczące o naszej niezależności. A z drugiej strony, i tu wiele żeńska, ona była przeciwna tym chyba formom na owa, mhm. y, mówiła. No dobrze, ale to jest przynależność. Już ona użyła takiego ładnego sformułowania, że przestały być chyba bryloczkiem. Kobiety jakoś tak, nie pamiętam teraz dokładnie. Y, no więc zobacz. Znowu dyskusja, różne podejścia, czerpiące z różnych tradycji, ale wtedy wydaje mi się, że to było jakieś grzeczniejsze, w tym sensie, że pełniejsze szacunku. Mhm. Może też dlatego, że no, mamy jakiś taki wypaczony obraz. Widzimy tylko strzępki tamtych rozmów na łamach prasy, w których się jednak ludzie pilnowali, bo nikt by tego nie puścił w druku, gdyby to było wulgarne. Tak. A w mediach społecznościowych powiesz wszystko. I nikt się nie ocenzuruje. Oczywiście. No. Policja nie przyjedzie na Facebook. Tak, nie powiesz, że jak nazwiesz kogoś idiotą, bo, czy idiotką, bo nie używa czegoś, albo używa właśnie feminatywów, no to, no to media to puszczą, nie. A jeszcze w kontekście tych końcówek świadczących o przynależności, mamy sędzinę, tak? Dawniej żona sędziego, mm. dzisiaj po prostu kobieta sędzia, czyli jest też ładne. to się zaciera. Jeżeli mi się to podoba, bo to jest taki językowy recykling dla mnie, to tak nazywam. <grym> no bo wiesz, coś, co kiedyś nam służyło do nazywania kobiety jako żony sędziego, może być wykorzystane na nowo w innej funkcji i znowu właśnie niezależnościowej. To jest fajne. Chociaż z drugiej strony. To też jest bardzo ciekawe, że właściwie samo słowo sędzia już kończy się tak jak większość rzeczowników rodzaju żeńskiego na A. Czyli można tego używać jako ta sędzia. Już nie trzeba nawet tworzyć odrębnej, tak. odrębnej postaci. To też fajne. I ja gdybym y, czasami jestem pytany, dobra, ale to co? Nie? Co? No to sędzina czy sędzia? Powiedz mi co? Ja mówię, jak chcesz. Jak chcesz. Co ci ładniej brzmi? Wiesz, co mnie wczoraj fajnego spotkało? opublikowałem kolejną poniedziałkową poradnię językową bo rozmawiamy we wtorek i yy, yy, zapytano mnie czy jest feminatyw od wyrażenia czarny charakter ja mówię słuchajcie Utworzyć można. Niech będzie czarna charakterka, czarna charaktera albo czarna charakterzyca. I to Uch. ostatnie mi się tak spodobało, bo to wiesz, już jest tak jak nietoperzyca, to już jest tam rzeczywiście wampiżyca, właśnie. To już rzeczywiście fajnie brzmi i to jest takie ostre, nawet ostrzejsze niż sam charakter. Tak. I wtedy ktoś napisał w komentarzu, czarna charaktera to chyba jest pierwszy feminatyw, który naprawdę mi się spodobał. Dziękuję ci. I to był miód na moje serce. Bo myślę, że w tekstach nie znajdziemy. Jest to raczej forma potencjalna, czyli może wystąpić, mhm. ale jeżeli ktoś już wiesz, to jest taki delikatny. Ja tam nie rozstrzygałem, co jest lepsze, co gorsze. Nie, po prostu powiedziałam, zobaczcie. Tak. tak można. I ktoś sobie wybrał. I to jest piękne. O tych formach potencjalnych jeszcze porozmawiamy, a teraz y, y, pomówmy o feminatywach, feminatywach typu y, posłanka, bo mhm. z tym się wiąże ciekawa historia. I jeszcze, czy... Pewnie wiesz, jaki jak jest feminatyw od darczyńca? Darczyńczyni. Tak, darczyńczyni. Nie darczyni, piękne. tylko darczyńczyni. Tak. Co trochę brzmi jak nazwa alkoholu pewnego. Jak złoczyńczyni, złoczyńczyni. też się złoczyńczyni. tak tworzy. darczyńczyni. Piękne. A jeżeli chodzi o posłankę i też dyskusja, mhm. toczyła się już dawno, dawno temu na temat Ale. posłanki. I tu jest bardzo ciekawa historia, jak już zaczęłaś powiedzieć, bo tutaj wchodzi estetyka. Mhm. Kryterium estetyczne, bo formalnie rzecz biorąc yy, posłanka jest formą feminatywną od posłańca, a od formy poseł byłaby pewnie poślica. Ale to nieładnie brzmi. Nie wiem, jak dla Ciebie. Być może są osoby, którym to brzmi ładnie. Mnie to brzmi nieładnie. Zresztą też jakoś tak odwołuje nas raczej do tej kategorii samic zwierząt. Osioł, oślica, jakaś lwica, mhm. prawda, orlica i tak dalej. I tak dalej. Ok. Z drugiej strony jest fantastyczny feminatyw, ale to dlatego, że bardzo kocham tę osobę: Ratownica. Mhm. Anę Ratownica. I kojarzy już mi się wyłącznie pozytywnie. Aż teraz mi się ciepło zrobiło. Natomiast, yy, no właśnie. I jak to? Społecznie postanowiono, postanowiłyśmy i iśmy, że ta poślica m, może posłanka. Okej. Okay. Da się? To jest dobry przykład na to, że się da. Dyskutujmy, I ta... debatujmy i ustalmy w końcu coś. No, nawet gdyby teraz pojawiła się taka propozycja, no dobrze, ale ja jestem bardzo przywiązana albo przywiązany do tego, do tego kryterium systemowego. Ja bym jednak tutaj Wolał, wolała, żeby to była poślica. Mów tak. Jeżeli ktoś y, sprzeciwi się i powie, wolałabym być nazywana posłanką niż poślicą, okay. jestem pewna, że ta osoba zrezygnuje ze swojego przywiązania do systemu i spojrzy po prostu na drugiego człowieka, bo to jest chyba podstawą tego wszystkiego. Tak, żebyśmy się dostrzegli w tej całej dyskusji, a nie tylko ja i ja. Tak. I ja. No i zobacz, druga strona medalu znowu. Bo, bo tutaj. Zaczynamy trochę krążyć wokół poprawności. Nie ja ci okay. powiedziałem o tym, że ludzie czasami nas pytają, no, ale jak? Zero albo jeden, co jest poprawne. Y tutaj pojawiły się już dwa kryteria, które są brane pod uwagę w ocenie poprawności jakiegoś słowa. Najczęściej nowego, ale nie tylko. Czyli kryterium estetyczne, bardzo subiektywne kryterium, okay. no bo co to znaczy tak. y oraz kryterium systemowe. Są jeszcze historyczne, o tych też okay. rozmawialiśmy. I <laughs> czasami się. To jest zaskakujące, że to te same osoby, które mówią, że e, nie wypominajmy sobie błędów. E, e, to niczemu nie służy, Je, to jest mi bardzo bliskie. Mm, potrafią używać takich argumentów, no ale przecież pani dyrektor to formy błędne albo wadliwe, bo nie zgadza się w nich rodzaj. Czyli mamy pani rodzaju żeńskiego i dyrektor rodzaju męskiego. A nie mamy pana przedszkolanki, no co znaczy, też jest takie niesymetryczne. I wiesz, i myślę sobie, no nie, no rodzaj tu się zgadza. To znaczy, na studiach polonistycznych, gdyby takie coś wygłosić na egzaminie, to myślę, żeby była ocena niżej co najmniej, albo po prostu, no nie wiem, egzamin by się nie powiódł w jakiś sposób. Zgadza się. Czy To, jaki rodzaj ma dany rzeczownik, nie wynika wyłącznie z jego zakończenia, tylko tego, jak się zachowuje w zdaniu, jak się łączy z innymi wyrazami i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo jest tych warunków, które. Pod którym dany rzeczownik przyjmuje, czy właściwie ma już jakiś rodzaj. Ale zobacz, to już Pani nawet... dyrektor ma rodzaj żeński. <gry> Dyrektor w tym połączeniu ma rodzaj żeński. I teraz zobacz, kiedy mówimy, że to jest błąd językowy, robimy to samo. Czyli mówimy, nie możesz popełniać błędów. Ja ostatnio byłem przerażony, bo mi się to zdarzyło chyba trzeci raz, na którym ze szkoleń zgłosiła się pani i mówi: Wie pan co, panie Mateuszu? Ja nie mam nic przeciwko feminatywom. Ja słyszę, że moje koleżanki tak mówią w pracy. Ale ja już mam. 60 parę lat i ja wolę się nazywać panią dyrektor. No więc ja słucham, myślę sobie, w porządku. Tutaj przecież nie ma y, jeszcze ani pytania, myślę sobie, ale co tutaj mogłoby być wątpliwością, wiesz, jakoś tak szuka mnie, dlaczego ta osoba zabrała głos. I ona mówi do mnie, i wie pan co, ja wolę się tak nazywać, ale ja ostatnio przeczytałam w internecie, że to są błędy językowe, a ja nie chcę się wyrażać błędnie. To jak to w końcu jest z tym? No i zobacz, to jest wykluczające. To jest wykluczające bardzo mocno, no bo ona ma prawo się tak nazywać. I nie można mówić, że to są błędy językowe, bo akurat to nie ma żadnego uzasadnienia. Ja rozumiem, że ta wątpliwość niezgodności gramatycznej mogła występować na początku i była dyskutowana, ale po. Ponad 120 latach funkcjonowania tych form w języku, nie można już powiedzieć, po pierwsze to jest innowacja i się jakoś ją ocenia pod względem odnowa poprawności, bo to jest yy, szkodliwe, po prostu społecznie szkodliwe. Ciebie też chyba wkurzyła narracja dotycząca gościni, bo opublikowałeś na ten temat post na Instagramie, to co tam ci się nie spodobało z tą gościnią? Nie, to nie było, że coś mnie wkurzyło, tylko się zastanawiałem nad tym właśnie, na ile powszechna była ta forma, ale ja się odniosłem, wiesz do czego? Do słownika, mhm. bo mnie co innego zastanowiło. Zastanowiło mnie takie zdanie, żebym teraz dobrze zacytował, że jeżeli coś było w słowniku, to, to musiało nie? być w mowie żywej. Mhm. No i to no nie musiało. Mhm. <laughs> Wiemy, że nie musiało, dlatego że słowniki były różnie tworzone. I yy, ludzie, którzy tworzyli słowniki, mieli różne podejścia wymyślali czasami słowa po to, żeby jakoś wpłynąć na język. Tak, ja tutaj mam fragment z 37 mhm. roku Stanisław Szober, autor książki Aha. na straży języka Szkice z zakresu poprawności i kultury języka polskiego wymieniał propozycje nowych form wysuwanych przez społeczne czynniki rozwoju, czyli jakimś tam poradniku, ale też w języku zdarzało się, że właśnie pojawiały się formy potencjalne, czyli językoznawcy przypuszczali, że w tę stronę może pójść język i te formy Albo kiedyś powstały. żeby poszedł w tę stronę. Przecież ten nasz najnowszy Słownik poprawnej polszczyzny też ma dużo chcieństwa. Mhm. Jest dużo takich form, które zostały uznane za poprawne, a inne nie, bo takie było przyzwyczajenie osób tworzących słownik. Więc traktowanie słowników jako takich wyroczni językowych, do, do czego jesteśmy oczywiście przyzwyczajane i przyzwyczajani w szkole. I nie ma się temu co dziwić i oburzać na to jakoś specjalnie. Natomiast yy, no, jest błędem naszym, takim poznawczym. Mhm. Ja dlatego się temu przyjrzałem i tej gościni, bo zajrzałem sobie oczywiście tego słownika, to chyba w warszawskim była ta forma. Jest gościni, jest oznaczona nawiasem kwadratowym, czyli jest, była to forma gwarowa, i jest um, o, tak, o, wymieniona obok y, formy. Gościa. Chyba, wtedy, a gościa, już wtedy archaicznej zaznaczonej w tym mhm. słowniku jako archaiczna. No i teraz tak, możemy się zastanawiać. no Gwarowa, czyli właśnie powszechna, niepowszechna, raczej nie, choć różnie bywało, ale ja pomyślałem, dobra, to zajrzę sobie do tego słownika gwarowego. I tam jest podany jeden kontekst. Sprawdziłem ten kontekst i zobacz, że forma tak występowała w tym tekście, ale w innym znaczeniu. To znaczy, to nie była po prostu kobieta w gościach, to była pani w gościach. A. Czyli wiesz, to nie była każda kobieta, tylko to była, była to, 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 to miało było. ją podnieść jej prestiż. Mhm. W związku z tym, no znowu, porównywanie takie jeden do jednego sytuacji językowej i społecznej przed wojną i współczesności jest zupełnie nietrafione. Mhm. Ale ty w ogóle nie jesteś za tym, żeby. E, tak wyczułam z tego artykułu mhm. wyborczej, żeby się trzymać tego kurczowo, jak było, tylko żeby się bardziej skupić na tym, co tu i teraz, dlaczego tak. my tak potrzebujemy tych filmatywów, bo to nas może w kość róg zapędzić. No wiesz co, ja oczywiście doceniam i lubię grzebać w przeszłości mhm. językowej, bo to jest bardzo ciekawe, ale dru z drugiej strony pokiego grzyba. Paulina pokiego grzyba, my to robimy. Znaczy ja też rozumiem, że czasami chcemy zbić argument tej tak zwanej nowomowy. Mhm. Szukamy tradycja. uzasadnienia, bo jednak tradycja jest dla nas ważna, natomiast nasze współczesne potrzeby językowe powinny wystarczyć. A nie wystarczają, dlatego też, że i tu znowu wracamy do początku naszej rozmowy, do tej męskocentryczności, że potrzeby komunikacyjne kobiet, językowe, chociaż nie tylko oczywiście te, ale o tych rozmawiamy, muszą być mocniej i silniej uzasadniane. Czyli trzeba wykonać więcej wysiłku, żeby udowodnić, ale słuchajcie to gościni i tu 15 tysięcy argumentów, a zobacz, że w drugą stronę to w ogóle nie działa, mm -hmm. y bo nie wiem, czy wiesz, ale nie ma czegoś takiego w prawie jak urlop tacierzyński. Mhm. Nie ma. Jest urlop ojcowski mhm. i jest urlop macierzyński, z którego część można oddać ojcu, i wtedy właśnie on idzie na tak zwany tacierzyński, ale formalnie jest na macierzyńskim. I trafiłem kiedyś na taki artykuł w polityce, że tu panuje oburzenie mężczyzn. Jak tam oni mają iść na, na ten macierzyński? Przecież oni są mężczyznami ojcami tatusiami, a nie matkami. I zobacz, jak język ogólny, potoczny, szybko zareagował. Jest urlop tacierzyński. W prawie nie, ale my się językiem prawa na co dzień nie posługujemy. Ale wiesz, że kiedy to sformułowanie się pojawiło w języku, to dostałam bardzo dużo wiadomości e, na fanpage'u, Nie e, no tam z pytaniem, tylko co to w ogóle jest? Powinna no. zareaguj, tacierzyński mhm. to jest takie okropne słowo. Ja tak, y, y, ale dlaczego? No nie wiem, ja nic z tym nie, to nie zrobiłam. Ale to jest super, o czym mówisz, bo zobacz, że jasne, nowe... Kobiety pisały. Jasne, to mnie nawet nie dziwi, ale zobacz, nowe... Więc jakoś to oglądamy, trochę się tego boimy, ale zobacz, jak szybko przestano um, jakoś reagować agresywnie na to słowo. A na okay. feminatywy do dzisiaj, mimo 120 lat dyskusji, się ciągle reaguje. Czyli znowu, um, potrzeby komunikacyjne mężczyzn szybciej przechodzą, są szybciej zaspokajane. A komu ko potrzeby komunikacyjne kobiet są zespołeczności. Także bardzo jej. często słyszę komentarze, że te feminatywy są inżynierią i tak naprawdę to ideologia sprzedawana przez określoną grupę. One bywają takie też. No bo widzimy, że są takie grupy, które ja z całą odpowiedzialnością nazywam grupami przemocowymi, które chcą narzucić i mówią otwartym tekstem, że feminatywy to jest jedyne sensowne wyjście językowe. Ja się z tym nie zgadzam. I uważam, że w dyskusji na temat feminatywów chodzi o to, mnie chodzi o to, żeby społecznie nie reagować alergią na feminatywy tak samo, jak się nie reaguje na pani dyrektor, ale nie, żeby zastąpić inne formy językowe tylko tym. Ja nie wiem, dlaczego się tak upieramy przy tym, żeby wybrać tylko jedną możliwość. Albo jak już A używasz, to, tak to bądź konsekwentny. Albo to tak samo było z na, Ukrai na Ukrainie tak. i do Ukrainy. Mhm. Nagrałam odcinek, w którym wyraźnie powiedziałam, mhm. że i ta forma, i ta forma, jak chcecie. Mnie jest bliższa ta, tak. ja będę mówić tak, ale macie dowolność. I nikt tego nie czytał z moich ust. Nikt do nikogo to nie docierało. Nie. Oni się upierali, że to jak Jakaś ideologia chce narzucić nam mówienie w Ukrainie okay. do Ukrainy. I tak samo jest z feminatywami. W ogóle nie widzimy tego, że w przypadku feminatywów chodzi o to, żebyśmy się zobaczyli, tak. żebym ja zobaczyła kogoś, kto nie chce ich używać, i żeby ten ktoś zobaczył mnie chcącą ich używać, okay. i żebyśmy po prostu sobie współżyli tak. bez podtekstu seksualnego. I to jest. I to jest to, o co tutaj chodzi, ale ludzie nie chcą tego widzieć. Ja nie wiem, czy nam brakuje emocji, czy nam brakuje ym, chleba i igrzysk. O co tutaj chodzi? Tak, ja myślę, że w mediach społecznościowych chodzi o chleb i igrzyska. Yy, I, no bo to się fajnie sprzedaje. Zatem idzie kasa też. wiemy o tym, że i za tym idą pieniądze za popularnością swego rodzaju. Także tematów, nie tylko osób poszczególnych. Yy, no ale widzisz, no, to mnie smuci. No mnie też, bo, bo to jest naprawdę ważny temat. I jeszcze, wiesz, to jest taki temat, który zaczyna, czy właściwie chyba już nawet to się dokonało zawęził się do, rozmów, do rozmowy o formach językowych, a nie o sytuacji kobiet w społeczeństwie. Mhm. Bo jeszcze, na przykład w przedwojennych dyskusjach, to był szerszy kontekst. I u nas w naszych czasach też jeszcze bywa, a wcześniej częściej był szerszy kontekst. Mam taką znajomą profesorkę, która mówi: dajcie nam równe płace, a ja będę się nazywała jak chcę. profesorką, panią profesor, jak chcę. Taka wiara w magiczną moc języka, że język to załatwi. a widziałem takie zdania: wprowadzenie, w ogóle wprowadzenie, to też jest ciekawe słowo, feminatywów, spowoduje wyrównanie płac. Odważnie. Yy, to znaczy, ja wiem, że dyskusja wokół feminatywów, używanie feminatywów może wpłynąć na wyrównanie płac i odwrotnie, wyrównanie płac wpłynie na to, że nie będziemy postrzegać feminatywów jako mniej prestiżowych, no bo jeżeli ktoś dostaje taką samą kasę za robotę, to znaczy, że wykonuje tę pracę tak samo. To jest mechanizm, który się wzajemnie napędza. Nie ma jeżeli A to B, albo jeżeli B to A, tylko one muszą się wspólnie jakoś właśnie napędzać. I to też tracimy z oczu, że się bijemy te formy jakieś pojedyncze. Ech, ale coś... chyba o tym troszkę powiedziała Kasia Nosowska. Nie wiem, czy y, oglądałeś ty jej wypowiedź. Widziałem tylko taką wyjętą z kontekstu, bo byłem tym bardzo zmęczony i nie chciałem hmm. tego. Potem ona u siebie na Instagramie doprecyzowała mm -hmm. o co jej chodziło. Y, w skrócie chodziło o to, że jeżeli kobieta jest na przykład y, bita, y, i, i gdzieś się tam nurkuje w głębie to, to trochę drugorzędne jest to czy ona jest nurkiem czy nurkinią bo mhm. chodzi o to, że ona jest na przykład skrzywdzona, tak więc skupiając no. się na tym trochę tracimy większe problemy, tak. ale to co się wydarzyło w kontekście pani Katarzyny no mnie przeraziło, ja mhm. naprawdę obserwowałam, że tam zaczęli ludzie nazywać ją wokalistą a tak widziałem, to było, no właśnie to jest to jest ten rekord, to, to, to jest to, jest to oburzenie. wykluczające oburzenie i śmianie się ja jak y, nie znam Kasi Nosowskiej prywatnie, czego tak. bardzo żałuję, <śle> ale y, z tego, jak obserwuję, jak mówi, o czym mówi, właśnie w jaki sposób mówi, w jaki sposób śpiewa i pisze teksty, to wydaje mi się, że jest osobą na tyle wrażliwą, tak. że być może zdarzyła się jakaś niefortunność językowa, ale właśnie przypisywanie jej tych złych intencji i robienie z tego. W najlepszym przypadku cyrku w najgorszym Koloseum, no jest zwyczajnie. Znaczy, zobacz, to nie służy naszej sprawie. Jeżeli nazwiemy naszą sprawą um, oswojenie feminatywów, nie wiem, jak to nazwać. używanie ich bez, bez tych negatywnych kontekstów, to taka reakcja na to nie służy naszej sprawie w ogóle. W Te żadnym wypadku. Tak też mi się tak wydaje. I teraz nastąpił smutek. No bo to jest wszystko dla mnie takie trudne, ja się nie do końca potrafię odnaleźć w tym internecie takim żądnym krwi, um, mhm. kancelowania kan ludzi. Ja jestem ostatnio nazywany antyfeminatywnym człowiekiem. Zostaje sporo wiadomości, że no, no, y, szanuję to, co robisz, ale... To jest ale. Taka Jak e, mawiał Net Stark, wszystko, co, co przed ale nie ma sensu. <noise> y, ale to, co ostatnio publikujesz i, i z tą gościnią i tym artykułem, to jest takie no, woda na młyn y, właśnie tych prawicowych i tak, dalej, i tak dalej. No nie wiem, no. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Taka jest moja intencja, może to, może to jest nieskuteczne. To, nie wiem, trudno mi to ocenić z zewnątrz, bo przeżywam to sam, więc, więc mam tylko takie bardzo subiektywne podejście do tego. Natomiast sądzę, że takie rozmiękczanie tego jest jedyną sensowną drogą. Mhm. Żeby jakkolwiek porozumienie osiągnąć. To jest takie bliskie mi bo myślenie terapeutyczne nawet. A przecież terapie czy, czy narzędzia terapeutyczne z indywidualnych terapii można rozciągnąć nie tylko na terapię grupową, ale można na terapię kolektywną. Właśnie, ergonomą. ja tak myślę, że mnie w tym wszystkim rozwiększyła terapia, bo ja czasami przychodziłam mhm. na terapię i mówiłam coś tam, coś tam. To sobie o tym myślę, to sobie o tym myślę. A terapeutka zadawała jedno pytanie: A co jeśli na przykład mhm, jest tak. troszeczkę inaczej? I ja tak. wtedy. I y, para z usunię. Więc kiedy skończyłam terapię, mhm. to doszłam do wniosku, że ja naprawdę niewiele wiem mhm. o innych ludziach i przede wszystkim trzeba dopytywać. i... To też mi się skojarzyło w kontekście Kasi Nosowskiej. Bo pojawiły się oczywiście artykuły, okay. że, jak to jest krzywdzące, to co powiedziała pani Katarzyna. I nie zabrakło telefonu do Katarzyny. To znaczy, Katarzyna, nie, pani Nosowska nie jest z Można do niej zadzwonić. Można na przykład... Zapytać, przepraszam bardzo, może Pani rozwinąć, na mhm. przykład dopełnić swoją myśl, żeby miała pewność, o co Pani chodziło, żeby na przykład w moim artykule znalazło się, znalazł się pełen obraz. No ale chyba w tych artykułach, które ja czytałam, nie było takiej mhm. rozmowy z Katarzyną. Z drugiej strony przeczytałam gdzieś, że kiedy na przykład komentujemy książkę albo piosenkę, albo właśnie czyjąś wypowiedź, to nie mamy obowiązku dzwonić kontaktować się z autorem i jeszcze e, sobie pogadać na ten temat no nie mamy obowiązku ale byłoby miło nigdy, nie? <laughs> e, tak. ale byłoby miło, nie? tak, tak. sobie myślę, tak. że gdybym ja o kimś pisała, to jednak no kurczę, tak samo pisałam mhm. w swojej książce o literaturze mm, y... Interpretacje Matyldy Dawida mm -hmm. podsiadły, no i, no i napisałam o historii, która nie była znana, a, a która jednak była Dawida, więc mm. no wysłałam mu to i zapytałam, czy na pewno dobrze zapamiętałam, e, bo no, no, no kurczę, no, uznałam, że to mnie uwiarygodni, mm -hmm. tak? Uwiarygodni, będziemy bliżsi prawdy, a tutaj chyba nie chodzi o prawdę. Nie, i wiesz co, teraz mi się przypomniały słowa, które też wzburzyły jakoś internet i takie były szeroko komentowane. Sam zresztą je skomentowałem, profesora Bralczyka, który kiedyś powiedział na jednym z wykładów, że jak to jest z tą komunikacją inkluzywną, to mniej miękko powiedział, ale że to jest język, który ma łączyć, dzieli. I teraz gdybym to komentował, to przyszłaby mi do głowy jeszcze jedna rzecz, poza tą, którą, którą tam napisałem w poście że to nie język inkluzywny nas dzieli, tylko sposób mówienia o języku inkluzywnym. Bo właśnie to jest to, czego dotyczy cała nasza rozmowa, czyli o tym jak my o tym języku myślimy, jak my o nim mówimy, jak my go zawłaszczamy wzajemnie, chociaż tutaj też jest jakaś dysproporcja, no bo jednak ten język inkluzywny bardziej jest roboczo powiem po tej lewej stronie niż prawej stronie. Chociaż, chociaż Yy, tam też jest dużo upominania się o język inkluzywny, chociaż tego tam się tak nie nazywa, dlatego że znowu etykietka jest jakoś trochę zawłaszczona. I pamiętam taki post, bardzo ładny, który pasuje do mojej nowej koncepcji. <laughs> Hmm. Ale jest nowa koncepcja na temat mówienia. Postawy do języka i postawy Aha. do komunikacji. Chciałbym to wprowadzić w książce, którą piszę, ale wcześniej też to opublikuję, hmm. bo chciałbym wypracować to wspólnie hmm. z osobami, które mnie śledzą i nie tylko znaczy obserwują, na przykład na Instagramie. Będę pytał o zdanie, bo wydaje mi się, że to jest ważne, czy znaczy na pewno to jest dla mnie ważne. Natomiast ym, zgubiłem wątek. Yy, w kontekście profesora Bralczyka I, i że to yy, post. Anę, ratownica, opublikowała post o formie proszę księdza, mhm. mówiąc, że jeżeli ta osoba chce, żeby tak się do niej zwracać, no to w imię komunikacji inkluzywnej, no róbmy to, co nas to kosztuje. Mhm. A była bardzo ciekawa, polecam ci, bardzo ciekawa dyskusja pod tym postem. Bardzo też kulturalna w dużej części. Nie wiem, czy Anę kasowała tam te komentarze niekulturalne. Natomiast... Yy... Czyli chodzi o to, że w po tej lewej my, stronie okay. też może być piekiełko. Um, a a tam to. Jakie Proszę Księdza? A co to jest? Proszę pana. A czym to się, przepraszam, różni od tego, czy ktoś chce być architektką, czy architektem? No, pff, ja wiem, że tutaj Proszę Księdza może nam się wydawać bardziej nobilitujące ze względów mm. historycznych i takiej tradycji, ale w kontakcie z tym drugim człowiekiem, on nie niesie na swoich barkach świadomie, bo może nieświadomie trochę całej historii rozwoju polszczyzny. On po prostu w kontakcie z nami chciałby być tak nazywany. I dajmy mu to. Dlaczego innym przy... chcemy to podarować, a tej osobie nie? Bo co? Bo jesteśmy antyklerykalni, kościelni, religijni, cokolwiek sobie tutaj włożymy. To już wtedy komunikacja inkluzywna nie obowiązuje, tak? No to to jest właśnie taki sposób myślenia, który do niczego nie prowadzi. Tak myślę. Nie no, ja to rozumiem. Jeżeli sama mówię, że chodzi o to, żebym ja była zauważona i żebym mm -hmm. ja zauważała innych, no to w takiej relacji właśnie w realu, gdyby ktoś. Ale też i wirtualnie, gdyby ktoś mnie poprosił, żebym była. Ale to zresztą też dotyczy tego przejścia na ty. W internecie niby jest mm -hmm. ta etykieta, żeby mówić sobie mm -hmm. na ty. Ale kiedy ktoś mówi, ja bym wolał, wolała, żebyś mm -hmm. tak. mówił do mnie, pan, pani, no to tak. przecież robię to, tak? tak? Nie, nie ciśnieniuję dalej to ze swoim przekonaniem. Powiedz mi, Mateusz, czy za pięć lat będziemy się kłócić o feminatywy jeszcze? To ja przywołam <noise> po raz kolejny słowa, które przywołuję prawie zawsze. W każdy, prawie w każdej rozmowie jakiś taki kontekst się przytrafi, że te słowa pasują. Profesor Pisarek, kiedyś na pytanie o to, czy można przewidywać zmiany zachodzące w języku, odpowiedział, że można, tylko że te przewidywania się nigdy nie sprawdzają. I ja tak sobie myślę, że właśnie, i ja bym to rozszerzył, nie tylko w języku, ale w myśleniu o języku i w komunikacji, nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Jak gdybym miał oceniać po tym, jak to wygląda teraz i w którą stronę to zmierza, niestety, Wydaje mi się, że nie zmierza to w dobrą stronę. Nawet ostatnio rozmawiałem z osobą, która zajmuje się komunikacją inkluzywną, i właśnie z nią już zacząłem konsultować ten mój pomysł, mm -hmm. tej postawy wobec języka i komunikacji. I ona powiedziała: Ja nie wiem, czy na to nie jest już za późno. Mm -hmm. I to była bardzo smutna konstatacja. Mm, powiedziała potem, żeby mnie chyba pocieszyć, powiedziała: Ale może to jest ostatni moment. <laughs> Wiesz, żeby... Nie, rób, pisz, 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 publikuj, rób. I myślę sobie, no dobra, no spróbować zawsze warto. Natomiast, no zaczynam być pesymistą, niestety. Chociaż optymistycznie ładują mi zawsze spotkania na żywo z innymi ludźmi. Więc może no po prostu odetchnijmy te też. media społecznościowe, nie no. przykładajmy tak mocno tego, co się w nich dzieje, do rzeczywistości językowej takiej codziennej. Ale czy to właśnie w dziś nie internet najbardziej to kształtuje to język bardzo. ogólny? Startuje. Czymkolwiek ten język ogólny dzisiaj jest, nie, bo rozmawialiśmy przed e, nagraniem, że tak. to już dzisiaj nie jest takie proste, bo dawniej no. to był po prostu język literacki, e, a teraz? <grym> nie wiem, gdzie go szukać. My prowadzimy badania w, w ramach obserwatorium językowego UW i rejestrujemy y, nowe y, tak, y, tak, słowa. Y, I wiesz, to jest tak migotliwe, że my coś opracowujemy, a potem się okazuje, że to już tak, no nie ma. <grym> A było, a nie ma. I jesz, i nagle cyk, no ale jest w słowniku, tak? No bo my, my też nie oceniamy pod względem poprawności. Po prostu rejestrujemy. Są oczywiście konkretne kryteria, tam można się zapoznać. Ono musi występować w już tekstach, i tak dalej, i tak dalej, i nie występować przed, przed którymś tam rokiem, więc żeby to było najnowsza warstwa polszczyzny, a to jest naprawdę bardzo trudne, żeby to wszystko. Że, tym bardziej, że, dobra, jak już złapiesz słowo, je chwycisz i mówisz, dobra, jesteś, mhm. jesteś. Tutaj cię wsadzę w ten słownik, to potem się okazuje, ale weź to zdefiniuj. Jak to jest używane tak. na tyle różnych sposobów, że nie wiadomo, czym to tak naprawdę jest. I nagle ci wychodzi sześć definicji jednego słowa. One na siebie za bardzo nachodzą, więc właściwie powinnaś wyodrębnić jednak i może ze cztery okay. albo i dwie. Okay. I nie wiesz, co z tym zrobić. Siedzimy i, i po prostu murzdymy, parę nam z uszu leci, no ale jakoś się staramy. To robić. To jest też fajne, że to jest słownik społecznościowy, że każda osoba może zgłosić hasło, zgłosić propozycję definicji, zgłosić konteksty, w których jest to słowo używane i my to opracujemy i to nazwisko tej osoby, jeżeli sobie tego życzę, oczywiście będzie też na, na stronie. Tak bardzo mi się ta strona podoba, lubię do niej zaglądać. Sama się nie ośmieliłam niczego ją zgłosić. Zgłosimy. Ale dobrze coś takiego jest. Zresztą tak samo y, ważnym, cennym źródłem wiedzy jest miejski.pl. Tak. <laughs> On jest wpisany językiem bardzo potocznym, czasami mm -hmm. wulgarnym, ale jest blisko tego, tak. co się dzieje w języku. Tak, tak, tak. I nie musimy I z, czekać, aż z czasami ktoś to... z dystansem trzeba, ale tak, jest bardzo ważny. Tak. No, tak. Ja wiele ja razy wiem, wykorzystywałam. Oczyw... Tak, tak, mm -hmm. tak, tak. Mm, Mateusz. A jeżeli chodzi o poprawność językową, ja wiem, że tutaj trochę już nachodzę mm -hmm. na tę Twoją postawę, o której będziesz pisał, ale gdzie Ty byś się usytuował dzisiaj? Jaki, jak, jaki Ty masz stosunek do tej poprawności? Znowu będę miękki i nudny, więc może się zdrzemnieć. <laughs> w każdym razie, wiesz co, myślę sobie tak. Jest mi i obce to, żeby mówić o tym jako czymś co jest y, najważniejsze na świecie w języku, hmm. ale też y, jest mi obca postawa antynormatywistyczna, czyli że norma to jest przemoc, czy wyłącznie przemoc, bo jest oczywiście wymiar y, normy, który jest przemocowy, co do tego nie ma żadnych... No, ale to jest puryzm, puryzm jest społecznie jest szkodliwą jest, postawą. Oczywiście. Czy w ogóle ocenianie innych ludzi przez to, jak mówią w kontaktach prywatnych, to już w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Bo czasami w, w kontaktach zawodowych, tak, no jeżeli kogoś zatrudniamy na stanowisku dziennikarki, dziennikarza, no to jednak wymagamy, żeby. Ale to jest recepcjonist, Oczywiście, jakieś umiejętności. I tutaj dotykamy właśnie tej drugiej strony, która jest mi bliższa, że norma też ma wymiar inkluzywny. Bo czym jest norma? To są Pewne reguły gry językowej, które są znane przynajmniej w większości, w teorii wszystkim, a no i właśnie dobrze by było, żeby wszystkim. I to, ja nie mówię tutaj o tym, że ludzie nie chcą się tego nauczyć, tylko że często nie mają dostępu do edukacji i tak dalej, nie mają szansy. To jest znowu kwestia Stąd przywileju. To też mój kanał, to, to był motyw do założenia tego właśnie, kanału. Właśnie, żeby dotrzeć, prawda? Żeby dać te szanse. W związku z tym to jest inkluzywne o tyle, że wiemy, jak się poruszać w tym języku, czyli włączamy. W, te, w ten język i w tę wymianę e, informacyjną i nie tylko, bo taką międzyludzką. I też sobie jeszcze już teraz przypomniałem na, na koniec tego właśnie, bo to jest bliskie tej inkluzywności i normatywistyce jako takiej, że zobacz, że tak naprawdę zapominamy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy w kontekście samych feminatywów, że używanie feminatywów to często też jest kwestia przywileju. To znaczy, wtedy, kiedy osoba, która używa wobec siebie feminizmu, bo to nie musi być tylko kobieta, to może być osoba niebinarna, która używa form żeńskich, um, robi to w środowisku pracy w dużej korporacji, która została przeszkolona mhm. wiele razy, nie ponosi żadnych konsekwencji tego, raczej tylko korzysta z przywileju. A jeżeli jest to osoba, która nie pracuje w takim środowisku, z różnych względów, to zawsze naraża się właśnie na wykluczenie i ponosi tego konsekwencje. Więc znowu forsowanie tego tej osoby i mówienie jej, dlaczego ty się nazywasz bez przerwy, panią reżyser, a nie reżyserką. Przecież y, tyle kobiet o to walczy, nie tylko zresztą. Tak tego chcemy, żeby równość, a ty nam wbijasz nóż w plecy po prostu, albo prosto w samą serce. Nie. Ta osoba dba o siebie i ma do tego prawo. Po prostu. I myślę, że będzie miała więcej siły, żeby zadbać o innych, kiedy zadba o siebie przede wszystkim. I może będzie sprawdzać. Są osoby, ostatnio miałem bardzo fajny warsztat na temat feminatywów, bo ja te warsztaty na ten feminity trochę inaczej prowadzę, to znaczy. To nie jest wykład o feminatywach, rzadko się zdarza, czasami tak jak online. Tylko rozmowa. A kiedy to po pierwsze, a po drugie to jest takie, wiesz, coś nawet terapeutyczne. Ja, ja trochę mam, jestem po podstawach pomocy psychologicznej w ujęciu gestalt, więc trochę z tego korzystam. I po prostu to jest zawsze spotkanie. Najlepiej jak są osoby, które są Anty i pro, i to jest mhm. najpiękniejsza wtedy praca. Te, wtedy oczywiście włączam to także elementy komunikacji yy, bez agresji i tak dalej, i tak yy, dalej. Natomiast yy, wracając do, do, tego, yy, do tego przywileju, że są osoby, które na przykład powiedzą o sobie w jednym zdaniu: Jestem specjalistką radiologiem. Mhm. I to była mama jednej z uczestniczek tego spotkania. I ja mówię: Zobacz, to jest piękne, bo ona nie chce być jeszcze radiolożką, albo może nie ma takiej potrzeby, albo nawet jej to do głowy nie przyszło z różnych względów. Ale już jest specjalistką. To jest jakiś Krok. kawałek. Mhm. A być może kiedyś będzie specjalistką radiolożką, i okej, okay, i to też jest super. Więc dajmy, dajmy tej sobie przykreślenie na tak, ten proces. Właśnie o to chodzi. Kończymy, dlatego że ja już mam świeczki w oczach, bo ty tak pięknie <noise> też mówisz o tym. Um, tak, no to jest mi bardzo bliskie. A tak już teraz zupełnie zmienimy temat, możecie o to zapytać. Trzymamy oboje kciuki za Britney Spears, prawda? Tak. No. Troszkę mnie martwi to, co się ja dzieje na jej Instagramie. Britney to była taka pierwsza gwiazda muzyki, w której byłem autentycznie zakochany. Ja e, chyba też. No. I zafascynowany, i tak. też jej. I jakaś taka postawa yy, i jej muzyka nauczyły mnie bardzo wiele o własnej seksualności też. To jest ciekawe, że to odkryłem po pewnym czasie. Dlatego naprawdę mam do niej takie uczucia bardzo yy, koleżeńskie jakieś takie, takie, nawet rodzinne czasami. No to jest... tak, ona była bardzo ważnym elementem mojego dzieciństwa w ta, zasadzie. Ona poszło prawda. w takim kierunku dzięki mm. jej twórczości. Więc teraz, kiedy obserwuję to, co ona czasami publikuje, to jestem bardzo zmartwiona i naprawdę, Ale pier pierwsza rzecz, mm -hmm. dajmy sobie już. Spokój, z walką o te feminatywy, w sensie o tej, o, o, z tą kłótnią mm -hmm. o te feminatywy. Już nie walczmy ze sobą, mm -hmm. tylko walczmy o to, żeby było dobrze. I, I właśnie, żeby tej Britney tak dobrze było już na świecie. I wiesz co, paradoksalnie, nie wiem czy paradoksalnie, nie wiem, czy, czy inaczej, yy, z pozoru inny temat, ale bardzo bliski. Mm -hmm. Bo co się dzieje wokół niej? Jedni mówią, że już odleciała w kosmos i yy, wzywają jej fani, wzywają do niej policję, tak. bo ona nie opublikowała na Instagramie przez tydzień niczego. Tak. Ona po prostu sobie mieszka, bierze kąpielę, bawi się z pieskami, i ma męża i po prostu sobie żyje. A z drugiej strony są tacy, którzy, no właśnie, co Free Britney. Publikuje? A co ona publikuje? A dlaczego ona pokazuje teraz tutaj piersi i, i półtyłka i coś tam? Jest matką, znowu nie? I chleba, i igrzysk. Niech no. ona sobie publikuje, co chce. Tylko fajnie by było. Nie, tylko fajnie by było, żeby na przykład. Ona kiedyś na żywo gdzieś wystąpiła i opowiedziała, co u niej i żeby... Tak książkę wydaje. Przecież. Ale ona została wstrzymana przez to, te, że ten, o swoich ten, byłych napisała ten, i tam... Ten, tak, w tym kiedy albo tak, kogoś tak. nam to zatrzymali. Mam nadzieję, że to się ukaże, bo mnie nie chodzi o to, żeby ona zdradzała pikantne szczegóły ze swojego życia, mhm. tylko żeby powiedziała, jest, jest w porządku. Żeby zabrała głos, tak jak każda osoba ma prawo zabrać głos w stosunku do języka i dobrostanu języka, tak, który jej dotyczy. Mateusz, dziękuję Ci za rozmowę. Ja też dziękuję. To była przyjemność, rozmowa pełna wzruszeń, pełna empatii, pełna ciepła. Nikt tego nie będzie oglądał, bo jest to wszystko mdłe. A teraz suchar. O. Wiem, że masz kota fonema, tak. będzie suchar o kocie. Jak się, nazy jak się nazywają smaczki dla kota? przysmaczki. Dla kota. No ale to właśnie przewrotnie, psy, smaczki, przysmaczki, mm. nie wiem. Takie jest słowo, takie istnieje, takie no, dla nas bardziej, takie, słodycze dla nas. Łakocie. Łakocie! Łakocie, rzeczywiście. Dobra. Odgad, odgad. Oglądajcie Mateusza, śledźcie go na Instagramie, kupcie książkę, gdy już będzie wydana i ogólnie, no, ukochajcie chłopa.